Po zarazie padły zwierzęta i dzieciaki z głodu płaczą. Nie mam czasu na pogaduszki. Co to ma znaczyć? Po zarazie padły zwierzęta i dzieciaki z głodu płaczą. Nie mam czasu na pogaduszki. Znam tylko stare bajendy. Chętnie posłucham. Wnuki lubią, jak opowiadam o utopcach. Na przykład o córce młynarza, co została topielicą. Z kamieniem młyńskim u szyi rzuciła się w głębiny, gdy jej ukochany wybrał inną. Gdy utonie ktoś ogarnięty wielką żądzą lub wielką namiętnością, powstaje z dna jako utopiec. To właśnie przydarzyło się córce młynarza. Powracała potem nocami, prześladując żywych, aż przybyli rycerze zakonu płonącej róży i przynieśli jej wieczny spoczynek. Zakon płonącej róży tępi potwory? Tak, zakonnicy chronią ludzi przed bestiami i nie biorą za to pieniędzy. Nieuczciwa konkurencja. Mężczyźni przy świątyni rozmawiali o tobie. Odmieniec, nie odmieniec, ale może będzie z ciebie pożytek. Tak, to mnie zadowala. To dobry interes. Nie godam z tobą. Wczoraj utopce znów wciągnęły pod wodę dziecko. Tak. Wczoraj utopce znów wciągnęły pod wodę dziecko. Mężczyźni przy świątyni rozmawiali o tobie. Zapytaj kogo innego, nie znam więcej bajek. Nie zbliżaj się do opuszczonych domów, tam łatwo się zarazić. Mama nie pozwala mi rozmawiać z obcymi. Jeśli potrafisz robić mieczem, ochroń nas przed bestią. Mów szybko. Jesteś kapłanem wiecznego ognia? Tak, bezbożniku. Jedynie wieczny ogień ocali nas od białego zimna. A tacy jak ty zginą wśród zamieci. Zginą wśród zamieci. To stara przepowiednia i tliny, elfie i wiedźmy, ale wieczny ogień nas ocali. Ciekawe. Stary świat skona, by odrodzić się z ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. Chyba przeczysz sam sobie. Kpisz, wiedźminie, a zatem powiedz mi, kto dał ci prawo do mieszania się w sprawy ludzi? Tobie, mutantowi, pozbawionemu emocji i uczuć. Odpowiedz, kto? Wieczny ogień, bez wątpienia.
Wracaj do swoich ciemnych sprawek, odmieńcze! Jeszcze jedno. Mów szybko. Do zobaczenia. Może coś jej się stało? Boję się o moją wnuczkę. Tak długo nie wraca do domu. Czemu masz takie? Włosy białe jak mleko. Czemu masz takie? Jestem strasznym stworem lataczem. Tak, stanowczo powinienem to zrobić. To? Jak dorosnę, będę barmanką. Mówią, że kilka opuszczonych domostw stało się siedliskiem potworów. Nie bawię się. Abigail przednio maść na czyraki sprzedaje. Myślałam, że jesteś jednym z tych miastowych bandytów. Myślałam, że jesteś jednym z tych miastowych bandytów. Moja ostatnia krowa padła. Zaraza nie oszczędziła nawet zwierząt. Abigail przednio maść na czyraki sprzedaje. Czuję, że ta kurwa wiedźma ma na mnie ochotę. Myślałam, że jesteś jednym z tych miastowych bandytów. Co za dzień. Myślałam, że jesteś jednym z tych miastowych bandytów.
Abigail przednio maść na czyraki sprzedaje. Wstyd. Sąsiad znów bił w nocy żonę i znowu jestem niewyspana. Myślałam, że jesteś jednym z tych miastowych bandytów. Zła jestem. Ojej, mam wielką nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Czuję, że ta kurwa wiedźma ma na mnie ochotę. Abigail, przednio maść na czyraki sprzedaje. Czuję, że ta kurwa wiedźma ma na mnie ochotę. Odmieniec, nie odmieniec. Abigail, ale przednio może maść na czyraki sprzedaje. Abigail, przednio maść na czyraki sprzedaje. Deszczu, robię się smutna. Na twoim miejscu nie paradowałabym z bronią przed oczami strażników. Witaj, przystojny nieznajomy. To pierwsze miłe słowa, jakie usłyszałem w tej okolicy. Lubię przyjezdnych. Taki jeden zawsze obsypywał mnie kwiatami. Schowaj to. Powinnam wydoić krowę. Powinnam wydoić krowę. Sąsiad znów bił w nocy żonę i znowu jestem niewyspana. No, zanosiło się. Chyba nie zebrałam prania. Ojej, mam wielką nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Co za dzień? Ojej, mam wielką nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Nie rozmawiaj! Nie rozmawiam z obcymi! To inna rozmowa. Co chciałbyś wiedzieć? Opowiedz mi o tutejszych ziołach. Kie-
kiedyś chodziłam do jaskini zbierać szytnaczce. To grzyby podobne do polnych kamieni. Ale odkąd w jaskini pojawiły się potwory, muszę stosować jaskółcze ziele. Nie mam nic więcej do powiedzenia. No, zanosiło się. Abigail przednio maść na czyraki sprzedaje. Co za ulewa. Dawno już tak nie pada. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Czuję, że ta kurwa wiedźma ma na mnie ochotę. Czuję, że ta kurwa wiedźma ma na mnie ochotę. Abigail przednio maść na czyraki sprzedaje. Pada i pada. Ale będzie błoto. Wszystko zmoknie. Myślałam, że jesteś jednym z tych miastowych bandytów. Jak myślisz? A, podleję mi ogródek. Widziałaś tę zielarkę, co z miasta przybyła? Sierpnie deszcz! Zaleje nas! Wszystkie miastowe tak się ubierają. Wyzima to gniazdo rozpusty. Tam narodziła się bestia. Podobno bestia jest tak straszna, że można narobić w gacie. Mój pies ma wrzody i krwawi z pyska. Król Foltest znowu podniósł cła. To nie wróży nic dobrego. Wszyscy po
lepiej zachować czujność. Lepiej zachować czujność. Tablica ogłoszeń. Ciekawe, czy znajdę tu jakąś pracę. Ciężka służba. Trzy uncje Optima Mater, kropla roztworu rtęciowego. Oj, przepraszam, zamyśliłem się. Witaj. Witaj. Jestem Kalkstein, alchemik. Geralt, Wiedźmin. Wiedźmin? Ile byś sobie zażyczył za możliwość zbadania twojego organizmu? Nie stać cię. Przysłużyłbyś się nauce? Rozumiem. Choć wziąłem cię za osobę, która szanuje rzetelną wiedzę. Szanuję naukę i naukowców, także alchemików. W zamian oczekuję tego samego. Cóż, rozumiem. Może chociaż zgodzisz się na sekcję zwłok? Za chwilę mój szacunek dla alchemików może się drastycznie zmniejszyć. No dobrze, już dobrze. Przepraszam. Ponoć potrzebujesz krwi gula. Masz ją? Jak będę miał odpowiednią ilość, przyjdę. Ta krew jest mi potrzebna do badań. Śpiesz się! Co cię tu sprowadza? Nie wyglądasz na tutejszego. Mieszkam w Wyzimie. Właśnie wracam z wielkiego zlotu alchemików, piromantów i geomantów. Ach, Wiedźminie, Oxenfurt, to wspaniałe miasto, kolebka nauki. Nie wątpię. Doszliście do czegoś konkretnego? To było niesamowite przeżycie. Przedstawiłem moją dysertację na temat... konkretnego? Takich zlotów nie organizuje się, żeby rozmawiać o konkretach. W takim razie nie widzę sensu. Nauka jest jak wielka rzeka, pełna pomniejszych nurtów, wirów i zdradliwych rozlewisk. Samotny flisak nie zdoła poznać wszystkich tajemnic rzeki, dopłynąć do źródeł i powrócić. Musi zawinąć do portu, gdzie porozmawia z innymi flisakami, wymieni informacje. Spije się w trupa i zostawi ostatnie pieniądze w bordelu. Już rozumiem, o co chodzi z tymi zlotami naukowymi. Nauka jest jak rzeka. Nieskończona, niepowstrzymana. Przepraszam, zamyśliłem się. Nie szkodzi. Mówiłeś, że wracasz do Wyzimy. Tak.
Gdyby nie kwarantanna, nie traciłbym czasu na siedzenie w karczmie. Prowadzę badania. Bardzo ważne, przełomowe odkrycia wiszą w powietrzu, a ja marnuję czas pijąc alkohol. Nieudolnie wydestylowany alkohol. Wysłałem wiadomość do mojego przyjaciela z koła alchemicznego. Prosiłem, żeby mi załatwił glejt. Cóż, życzę powodzenia. Dziękuję. Muszą mnie wpuścić, muszą! Wszystkim proponujesz badania i sekcje? Nie, ale ty jesteś przecież mutantem, wytworem nauki, czymś nienaturalnym. Faktycznie, to wszystko wyjaśnia. Nie obrażaj się, jestem po prostu ciekaw. Nie potrzebujesz pomocy Wiedźmina? Przeczytaj ogłoszenie. Przybiłem je na tablicy przed karczmą. Chciałem zapytać o alchemię. Wreszcie ktoś na poziomie. Już myślałem, że mieszkańcy tej zapomnianej przez bogów wioski myślą jedynie o swoich przyziemnych problemach. Po pierwsze, nie jestem tutejszy. Po drugie, gdyby wieśniacy myśleli o alchemii, nie byłoby alchemików. Wszyscy umarliby z głodu. Ha! Typowa krótkowzroczność. Alchemia jest matką wszystkich nauk, Wiedźminie. Wiesz dlaczego? Ponieważ pozwala zrozumieć świat. Wszystko, co nas otacza, jest właśnie alchemią, z której próbujesz nieudolnie kpić. W twoim organizmie cały czas zachodzą procesy alchemiczne. To dzięki tym procesom jesz, oddychasz i wydalasz. Powiem więcej, dzięki nim myślisz i czujesz. Alchemia to życie! Zmieńmy temat, zanim wieśniacy spalą nas na stosie za herezję. Nie można zamknąć ust nauce. Ale niech będzie. Czego chciałeś się dowiedzieć? Skąd bierzesz bazy do eliksirów? Aby uzyskać właściwy destylat, potrzebna jest aparatura. Osobiście używam atanatora sprzężonego z alembikiem, który jest dodatkowo wyposażony w kolumnę rektyfikacyjną oraz miedzianą chłodnicę. Wyobraź sobie, że nie mam pod ręką atanatora sprzężonego. Praca w terenie. Umiem. Jestem pewien, że Olaf ma jakąś przyzwoitą wódkę lub spirytus, które nadadzą się na bazę alchemiczną. Skąd brać składniki? Jeśli sam chcesz pozyskiwać komponenty, będziesz potrzebował książek. Znajdziesz w nich ryciny i opisy składników zarówno zwierzęcych, jak i roślinnych. Alternatywą są kupcy, ale to zdziercy. Jeśli chodzi o tkanki i organella potworów, jawyna lub myśliwego. Interesują mnie receptury. Gotowe recepty są rzadkie i raczej trudno je kupić. Zachęcam do eksperymentów. Warto modyfikować istniejące przepisy. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak wielkie jest znaczenie metody empirycznej w nauce. Zmieńmy temat. Ależ dopiero zaczęliśmy. Bywaj. Nie, nie, nie zamierzam grać. A może jednak? Innym razem. Jestem spłukany. Doskonała szansa, żeby się odkuć. Już próbowałem. Dlatego jestem spłukany. Ech, życie. Nie, nie, nie zamierzam grać w kości. A może jednak? Innym razem. Witaj, przystojniaku. Widzę, żeś zdrożony. Hola, czy to nie ty tego dzieciaka zza bramy wyciągnąłeś? Tak się złożyło. Złożyło, dobre sobie. Żeby tak tutejszym chłopom od czasu do czasu się złożyło coś dobrego zrobić. Nieważne. Coś podać? Nie, nie, nie zamierzam grać w kości. A może jednak? Coś podać? Doskonała szansa. Piwa. Zaraz podaję. Swoją drogą nieludzko wygadany jesteś. Dzięki i o wybaczenie proszę. Twoja uroda odebrała mi mowę. Nie ma sprawy. Umiesz sprzedać komplement, przystojniaczku. Coś podać?
Na razie nic, dzięki. Ale może dotrzymałabyś mi przez chwilę towarzystwa. No wiecie co? Teraz jestem w pracy i przyzwoita ze mnie dziewczyna. Nie oburzaj się. Tylko ślepy i głuchy nie zagadnąłby tak sympatycznej dziewczyny. Komplementy to umiecie prawić, panie. Coś podać? Bywaj. Do zobaczenia. Czego tu chcę? Podaj piwo. Nie chcemy tu takich jak ty. Prosiłem o piwo. Skończyło się. No dobra, zaraz sprawdzę, może jeszcze co zostało. Dziękuję, dobry człowieku. Pijcie szybko, zaraz zamykamy. Oberżysto, jeszcze raz mnie obrazicie i będziemy się gniewać. Nie chcecie tego chyba? Nie. Dobrze. Załatwię swoje sprawy i więcej mnie nie zobaczycie. A czego tu chcę? Jestem Wiedźminem. Co tu? Na wieczny ogień. Znajdzie się dla mnie zajęcie? U mnie nie. Może Wielebny będzie mi zlecenie. Przed twoją karczmą zginęła kobieta. Zresztą nieważne, pogadam z Wielebnym. A czego tu chcę? Czemu tu tak ponuro? No co to, znam was czy jak? Z obcymi nie gadam. A za 5 orenów? Za 5 orenów to i króla Foltesta znam. Najgorsza ze wszystkiego to zaraza jest. Ludzisków siła pomarło. Długo umierali i w mękach. Przez 3 miesiące jęki i wrzaski słychać było. Gdyby nie Wielebny, to byśmy wszyscy powariowali. Nie dziwujta się tedy, że na obcych krzywo patrzę. Wy nie wiecie, jak to jest. Jak rodzina i wszystko wokoło na zarazę umiera, jaka rozpacz człowieka ogarnia. Wielebny nas ocalił. Dzień cały ni strawy, ni wody nie tknąwszy do wiecznego ognia się modlił i otrzymał odpowiedź. Pokutę na nas nałożył, byśmy grzechy zmyć mogli i wiarę umocnili. Najsampierw dom swój z grzechu i plugastwa oczyścić. Tośmy się wzięli i już następnego dnia wszelkie plugastwo ziemię gryzło lub daleko było. Później Wielebny zebrał wszystkich i tak do nas przemówił. Dobrzeście uczynili, domostwo swe z grzechu oczyszczając. Wiem, że niełatwo wam, bo wiem, że to krew. Ale wieczny ogień zarazę nam zesłał jako karę za grzechy. Wyście czyści, wy żyć będziecie. I my uwierzyli. Potem na dwór wyszli. Mróz był niemiłosierny, a myśmy na kolanach dookoła wsi pielgrzymkę pokutną odprawiali przy 5 kapliczkach modły czyniąc. Wierzcie mi, następnego dnia we wsi cicho było, jakby wszyscy spali. I zachorowań już mniej, tylko parę rodzin pomarło. Dzięki za pouczającą historię. Bywaj. Nie, nie. A może jedno? A czego tu chcę? Jestem spłukany. Doskonała szansa. Szukam kogoś, kto zatrzymał się w karczmie. Rozejrzyj się po stolikach i bocznych komnatach. Tam zazwyczaj goście przebywają. Wieczorają się do pokojów na spoczynek. Wtedy przyjdź ponownie rano, żeby z nimi porozmawiać. W takim razie pójdę się rozejrzeć. A czego tu chcę? Bywaj, czas mi w drogę.